pseudo Zjednoczonej Prawicy istnieje. I zarówno minister sprawiedliwości i premier żyje tylko dlatego politycznym życiem, że zezwala na to Jarosław Kaczyński. Wam się wydaje, że jesteście takimi figurami na planszy, które przedstawia ten wielki wódz Jarosław Kaczyński. Moi drodzy, muszę was rozczarować. Wy nawet pionkami nie jesteście. Wy jesteście takimi przezroczystymi żetonami do warcabów, które Jarosław Kaczyński sobie tak przestawia, jak chce, a wy się cieszycie, myśląc, że robicie dużą. Piłsudski już wam powiedział, co wy możecie robić. Teraz głos zabierze pan poseł Krzysztof Śmiszek, klub Lewicy. Panie marszałku, Wysoka Izbo, mam poczucie, że dzisiejsza debata w sprawie nieufności wobec wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości odbywa się w kompletnych oparach absurdu. Wniosek bowiem dotyczy odwołania ze stanowiska człowieka, którego nikt już w tym kraju nie chce. W swoim rządzie nie chce go nawet prezes Rady Ministrów, choć za chwilę na tej mównicy odbędzie się obłudny spektakl, w którym premier Morawiecki tego pogardzanego przez siebie ministra będzie bronił. W każdym normalnym kraju po tej publicznej, ekstremalnej krytyce ministra do dymisji podaje się natychmiast albo minister, albo samodzielnie prezes Rady Ministrów przepędza takiego ministra na cztery wiatry. To, że jeszcze do dziś to się nie wydarzyło, świadczy tylko i wyłącznie o nędzy całej tej władzy. Panie ministrze Ziobro, proszę przyjąć do wiadomości jedną rzecz. Nikt pana na tym stanowisku już nie chce. Nikt w Polsce nie staje w pana obronie. Został pan sam. Nie chce pana opozycja, to oczywiste. Nie chce pana nawet pana własny premier, który batorzy pana publicznie już bez skrępowania. Nie chcą pana również pana koledzy i koleżanki z PiS-u. A jedynym batem na posłów PiS-u jest wprowadzona przez Kaczyńskiego dyscyplina w głosowaniu. Ale przede wszystkim nie chcą pana Polki i Polacy. Nie ma w naszym kraju żadnego środowiska, żadnej grupy, która mogłaby stanąć z tabliczką murem za Ziobro. No chyba, że Ziobro za murem albo za kratami. To już tak. Proszę przyjąć do wiadomości, został pan sam jak palec, a premier swoim wczorajszym wywiadem wbił w pana serce osinowy kołek. A teraz kilka sondaży z ostatnich tygodni. 59% Polaków chce, żeby opuścił pan ten rząd. 66% Polaków chce kompromisu z Komisją Europejską, nawet za cenę wywalania pana z rządu. 71% Polaków najzwyczajniej w świecie nie ufa panu. I jeszcze jedna liczba, 0,7%. Skala poparcia dla reprezentowanej przez pana partyjki. 0,7. Znienawidzony przez Polaków minister Ziobro jest tak naprawdę politycznym trupem, ale wciąż ma tych swoich kilka mandatów, kilka zardzewiałych szabelek, od których zależy stabilność tego rządu. Dlatego prezes Kaczyński mimo fetoru politycznej zgnilizny będzie musiał ratować pana Ziobrę. Każe swoim posłankom i posłom zatkać nos i głosować. To już prawie 10 lat na tym stanowisku. Pan jest 10 lat w sumie na tym stanowisku ministra sprawiedliwości. Paradoks. Najgorszy minister w ostatnich 30 latach i 10 lat na tym stanowisku. Czas to wreszcie przerwać. A teraz porozmawiajmy o osiągnięciach pana Zbigniewa Ziobry. Po pierwsze, upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, obrzydliwe kampanie hejterskie i próby łamania sędziowskich kręgosłupów. Po drugie, upolitycznienie polskiej prokuratury. Zrobił pan sobie z prokuratury legion posłusznych pomagierów, którzy zamiast gwarantować bezpieczeństwo Polakom, stali się zbrojnym ramieniem pana mikropartyjki. I po trzecie, zapaść w sądownictwie i w prokuraturze. Wydłużenie postępowań sądowych, wydłużenie postępowań prokuratorskich. W MIG umarzacie postępowania przeciwko pisowcom, latami ciągną się postępowania przeciwko najgorszym zbrodniarzom. I po czwarte, nie chcą pana pracownicy sądów i prokuratur. Ci ludzie mówią panu jedno, polskie sądy są na krawędzi zapaści. Mówią dokładnie panu to, co całej Polsce ogłosił wczoraj premier Morawiecki. I na koniec pytam dziś wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Kaczyńskim na czele.
co jest dzisiaj więcej warte? Ziobro na pokładzie czy miliardy z Unii Europejskiej, które wesprą polską gospodarkę i pomogą milionom polskich rodzin? Pytam już tylko o pieniądze, bo wiem, że praworządność nic dla was nie znaczy. Dzisiaj przed wami sprawdzian. Kogo cenicie bardziej? Szkodnika Ziobro czy interes milionów Polek i Polaków, którzy wyczekują i pieniędzy, i praworządności? Lewica będzie głosowała za wnioskiem o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, słuchajcie po prawej stronie sali, bo chyba zapomnieliście. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczpospolitej, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Dobro ojczyzny i pomyślność obywateli. Pan minister Ziobro zapomniał rotę przysięgi, jaką składał 7 lat temu przed prezydentem Dudą. I co? Tylko w tym roku pozbawił pan polskie rodziny pomyślności na 20 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Zobaczymy, kogo pan oskubał. Rolnicy, spółdzielnie rolne, firmy przetwórcze nie dostały w tym roku przelewów na 6 miliardów złotych. Dostały zero. Energetyka odnawialna nie dostała 5 miliardów. Dostała zero. Ochrona zdrowia nie dostała 3 miliardów. Dostała zero. Nie będzie żłobków, przedszkoli na terenach wiejskich za 1 700 000 000. Co będzie? Zero. A samorządy nie dostały kolejnych 3 miliardów złotych, bo dostały zero. Zero, zero, zero. A nawet minus 2 miliardy kar za Izbę Dyscyplinarną. I kto to zrobił? Pan, panie ministrze Ziobro. Jeden człowiek jest skuteczniejszy od całej zjednoczonej opozycji, wszystkich biurokratów Brukseli, Berlina i Paryża, komisarzy unijnych, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i reszty sił nieczystych, co ponoć nieustannie wkładają kijek w szprychy waszego trójkołowego rowerka. A tu, panie premierze, którego nie ma na tej sali, jest wywrotka na wasze własne życzenie, bo ma pan w rządzie specjalnego ministra obstrukcji, zwanego dla niepoznaki ministrem sprawiedliwości. Co się da zablokować, zablokuje. Naprawdę trzeba wam, Zjednoczonej Prawicy, przypomnieć stare polityczne porzekadło, że jest wróg polityczny, wróg śmiertelny i partner koalicyjny? Tak, winny jest pan, panie ministrze Ziobro. I to powinno dotrzeć również do pana prezesa, ponieważ doradcy i strategzy już pewnie mu przekazali, że bez dowiezienia funduszy unijnych będzie klęska za 9 miesięcy. I tę ciążę, panie prezesie, którego również nie ma na sali, też nie przyszedł pana bronić, będzie musiał pan donosić. A porażka ma tylko jednego ojca. I w akcie urodzenia będzie wpisane nazwisko Jarosław Kaczyński. Pan, prezes, który trzęsie Polską, jest bezsilny wobec jednego gagatka, który wlazł mu na głowę i śmieje się mu w nos. Dlatego, że po prostu może. Widzieliśmy to na ostatniej komisji. Polska 2050 będzie głosowała oczywiście za wotum nieufności dla ministra Ziobry. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz pana posła Piotra Saka o przedstawienie opinii komisji. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Na mocy regulaminu Sejmu i upoważnienia komisji niniejszym przedstawiam sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Generalnie w toku dyskusji, w trakcie posiedzenia komisji, wyłoniły i skonfrontowały się dwa przeciwstawne stronnictwa i bloki. Blok polskich patriotów, mówiących po pierwsze konstytucja i suwerenność, i drugi blok eurofilów i federastów, zafascynowanych federalizacją Unii Europejskiej i oczekującymi tego, żeby TSUE było super sądem, a Komisja Europejska nad rządem. Szanowni państwo, pierwsi dzielnie bronili ministra, a drudzy go frontalnie atakowali. Główne zarzuty opozycji koncentrowały się na tym, iż pan minister Ziobro jest winowajcą braku otrzymania środków z KPO i złych relacji z Unią Europejską. I warto tutaj zacytować słowa pani poseł Gasiuk-Pihowicz, która mówiła, że pan minister jest jakoby owładnięty nienawiścią, niszczy fundamenty Unii Europejskiej. Szanowni państwo,
Zwolennicy konstytucji zanegowali to stanowisko. Podkreślili, iż Komisja Europejska wraz z opozycją prowadzi przebiegłą, zuchwałą, cyniczną i perfidną grę przeciwko Polsce, której celem jest nie pomoc, a obalenie rządu. I jako dowód tutaj przedstawiali chociażby słowa pani przewodniczącej von der Leyen, która wprost i jawnie kibicuje i życzy sukcesu wyborczego panu premierowi Donaldowi Tuskowi. Druga osoba, czyli chociażby Esteban González Pons, co mówił, czyli europoseł, że trzeba pomóc Polakom obalić władzę. Czy chociażby ostatnia wypowiedź pana Donalda Tuska, który mówił, że jak tylko wróci, z dnia na dzień przywróci środki. Szanowni państwo, stronnicy pana ministra wskazywali, dostrzegli, że polska opozycja podżegała 43 razy Parlament Europejski do uchwalenia rezolucji przeciwko Polsce. Szanowni państwo, podkreślali, że prowadzicie antypolską krucjatę i próbujecie z Polski zrobić zakałę i enklawę bezprawia, jakieś państwo kulejące. Szanowni państwo, żadna opozycja nie powinna dążyć do osłabienia własnej ojczyzny. Urządzaliście państwo w Brukseli spektakle antypaństwowe, wręcz błagaliście komisję o to, żeby zablokować środki finansowe. Szanowni państwo, blokadę środków z KPO należy traktować jako formę tortur i przemocy finansowej instytucjonalnej w stosunku do Polski, próbę wymuszenia rozbójniczego na nas, dalszych ustępstw i zabierania nam na raty naszych kompetencji. Szanowni państwo, no jak podkreślali stronnicy, apologeci pana ministra, no jesteście tak słabi, jesteście takimi niedorajdami politycznymi, że musi wam zagranica pomagać. Szanowni państwo, odnosząc się, bo tutaj przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, do naruszenia praworządności, należy podkreślić, że w ocenie stronników pana ministra, ja tutaj relacjonuję i zdaję sprawozdanie, że jest to totalna mistyfikacja i bójda. Jest to fałszywy, wydumany i sztuczny pretekst, by karać Polskę i Polaków za wybór konserwatywnego i prawicowego rządu. Warto w tym miejscu wskazać, że przecież wybory w Szwecji, czy chociaż we Włoszech, pokazały wprost i jawnie, że tutaj był pomruk niezadowolenia. Dlaczego? Dlatego, że te rządy prawicowe są przeciwne federalizacji, dlatego są pacyfikowane. Szanowni państwo, warto przypomnieć, że najbardziej zarzuca się Polsce te państwa, to naruszenie praworządności, państwa, które są najbardziej z nią na bakier. Naszą częściową winą jest to, że my jesteśmy za grzeczni i wyjaśniamy, tłumaczymy się, bo przecież tamci się nie tłumaczą. Czy Niemcy tłumaczą się z faktu, że tam 32 polityków centralnych i lokalnych wybiera sędziów? Nie. Czy tłumaczą się z tego, że ich system wymiaru sprawiedliwości powstał raptem 4 lata po Hitlerze, a my po 30 latach nie możemy tutaj skończyć z skansenem korporacjanizmu, że sędziowie wcześniej sami się wybierali do KRS-u czy do Sądu Najwyższego? Czy my tłumaczymy się z tego, jak na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, że tam nie mają sędziowie immunitetów? Czy Niemcy się z tego tłumaczą? Czy tłumaczą się z tego, że są specjalne przestępstwa nadużycia sędziowskiego? Czy tłumaczą się ze sprawy erfurskiej, gdzie sędziowie wprost wskazywali w sprawie Dieselgate, że są naciski państwa niemieckiego na nich? Nie tłumaczą się. Czy tłumaczą się w ogóle załamanie embarga, to dotyczy zarówno Niemiec, jak i Francji? Czy tłumaczą się, że niemieckie państwo prowadzi geszefty i z mafią państwową z Rosji? Czy wreszcie Francja tłumaczy się z takiego faktu, że były pacyfikacje sędziów, prawników w sądach francuskich w Paryżu, a widzieliśmy te wszędzie ilustracje? Nie tłumaczą się. Czy wreszcie tłumaczą się z takiego faktu, że Ukraina płaci krwawą cenę za błędy i Niemiec, i Francji? Nie tłumaczą się. Czy państwo chociażby hiszpańskie, greckie tłumaczy się, że nie wykonało 12 czy 9 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Nie tłumaczą się. Nawet Niemcy, które są piewcą sprawiedliwości, tak, i praworządności, mają niewykonane 3. I wszystko jest w porządku. Niestety, parafrazując Orwella, wszystkie państwa są równe, a niektóre są równiejsze. Niestety państwo polskie z państwa członkowskiego staje się państwem wasalnym. I ci, co chcą nas arogancko pouczać, niech sami się przejrzą w pierwszej kolejności w lustrze. Szanowni państwo, pan minister Kaleta wielokrotnie wskazywał, pokazywał porównania, komparatystykę i przedstawiał, jak wyglądają wymiary sprawiedliwości w innych państwach Unii Europejskiej. Mamy analogiczny system wymiaru sprawiedliwości jak w Hiszpanii. I tam nie ma, szanowni państwo, żadnych zarzutów. W Austrii, Szwecji, wyobraźcie sobie państwo, to minister sprawiedliwości nominuje sędziów. W Czechach u pani komisarz Jurowej, która się tak wyżywa na naszym systemie, że jest jakoby apolityczny, akt nominacji sędziowskiej leży w trzech rękach.
ministra sprawiedliwości, prezesa Rady Ministrów i prezydenta. Tam jest okej, okay, ale to u nas niby naruszamy standardy wyborów sędziów. Zresztą najlepszy przykład, sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z nominatów poszczególnych rządów, więc sami nie spełniają tych standardów, które oczekują od Polski. Szanowni Państwo, stronnicy pana ministra, zwolennicy konstytucji wskazują, że to jest gorzkie, przykre i niczemne, że Unia wymusza na nas standardy, które nie obowiązują w żadnym innym państwie. Niemcy wielokrotnie w swoich starszych orzeczeniach Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Solange 1, Solange 2, czy nowszego, chociażby z orzeczenia z 30 czerwca 2009 roku, powiedzieli Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wara od ich systemu, że ich konstytucja jest ważniejsza niż ich traktaty, że Federalny Trybunał Konstytucyjny jest ważniejszy, aniżeli jest sądem ostatniego słowa. I tam jest wszystko w porządku. A gdy my tak mówimy, to my naruszamy praworządność. Szanowni Państwo, to nie jest praworządność, to jest leworządność. Szanowni Państwo, odnośnie braku, bo bardzo Państwo mocno akcentowaliście w toku wypowiedzi ustnych w trakcie posiedzenia komisji, ale przede wszystkim wasz wniosek i konstrukcja waszego wniosku, to 95% dotyczyła aspektów związanych z relacjami z Unią Europejską, to trzeba wskazać wprost, że zwolennicy pana ministra wprost wskazywali, że pan minister jest zrabiany tą sytuację. Należy podkreślić, iż polityka ustępstw zbankrutowała, miały być środki, miała być autostrada do nieba, a jest niestety droga donikąd. Komisja kreuje kolejne oczekiwania i to jest jak znikający horyzont. Obecnie, to co jest kluczowe, oczekuje się, że sędziowie będą mogli z urzędu, będą mogli się wzajemnie testować. Szanowni Państwo, po pierwsze, w żadnym innym państwie członkowskim nie ma takiej procedury. Jest to czysta złośliwość i pułapka dla Polski. Z prostego powodu. Doprowadziłaby ona do całkowitej anarchii Królestwa Ciemności, skakania sobie sędziów do oczu. Sędziowie mają być sługami ustaw, a nie panami życia, śmierci ustaw, ale przede wszystkim prawa do decydowania, kto może być sędzią, a kto nie. I taki jest cel państwa, doprowadzić do całkowitego rozhermetyzowania źródeł prawa i zlikwidowania konstytucyjnej prerogatywy prezydenta. Bo przecież nie trzeba mieć bogatej wyobraźni jak Lem, żeby powiedzieć, że retrosędziowie zaczną włączać neosędziów, neosędziowie retro, że na przykład sędziowie nominaci za czasów Lecha Wałęsy wyłączą na przykład nominatów za czasów prezydentury Kwaśniewskiego. Szanowni Państwo, jest to bardzo przykre, że ta buta, cynizm i bezczelność, bo ci piewcy nie mają właśnie tych standardów, które chcą się nam siłowo narzucić. I tu dochodzimy, szanowni państwo, do sedna, bo tłumaczą to przecież, że mają wyższą kulturę prawną i tradycję. Szanowni państwo, to jest afront i obuda, ale przede wszystkim pogarda i rasizm prawny. Jak tak dalej pójdzie, to ostatnim kamieniem milowym, by sprostać wszelkim oczekiwaniom Komisji Europejskiej, będzie wymiana premiera na Donalda Tuska. Szanowni państwo, brak praworządności w Polsce, jak podkreślali apologeci pana ministra, zwolennicy, to hasło wybitnie kłamliwe i amoralne. Jest to produkt politycznej imaginacji i bajkopisarstwa. Totalna blaga. Ale kłamstwo powtórzone raz jest kłamstwem, powtórzone 1000 razy staje się i żyje prawdą. Szanowni państwo, a im większe kłamstwo, tym łatwiej ludziom w nie uwierzyć. Zapewne znacie tą wypowiedź pewno waszego niemieckiego myśliciela. Szanowni państwo, nie pomnę już jego nazwiska. Szanowni państwo, podsumowując, jak podkreślali zwolennicy pana ministra, nie będzie, i przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, nie będzie Berlin i Bruksela uczyła Polski demokracji. Nie będą nas pouczali. Nie będą eurokraci wybierali polskiego rządu. Szanowni państwo, na szczęście poradziliśmy sobie z zakonem Najświętszej Maryi Panny i Domu Niemieckiego, poradziliśmy sobie z hakatą, z Kulturkampf, to poradzimy sobie z zasadą warunkowości i kamieniami milowymi. Szanowni państwo, minister Zbigniew Ziobro ostrzegał właśnie przed takim nieszczęściem, przed takim scenariuszem, że ustępstwa będą prowadzić do wprowadzenia tych nieszczęsnych patomechanizmów, które doprowadzą do dalszej spirali żądań i upokorzeń. Wskazywał, że niezbędnym warunkiem w relacjach z Unią Europejską i poszanowania naszej suwerenności jest przestrzeganie zasad równości, braku dyskryminacji. Na pewno pamiętacie główną zasadę Unii Europejskiej, dewizę zjednoczeni w różnorodnościach. A szanowni państwo, okazuje się, że są cały czas próby spłaszczania Polski pod niemieckim butem. Bo trzeba powiedzieć jedną rzecz. Unia Europejska to nie jest Caritas Europy, to nie jest klub filantropów, to jest miejsce twardej rywalizacji. A niestety państwo poddali się całkowicie i chcecie, żebyśmy byli serwilizowani. Szanowni państwo, posłowie na komisji
relacjonuję, zgodnie z artykułem 43 ust. 6, na pewno pan zna, panie mecenasie, że opozycja straciła instynkt i odruch państwowy. Przecież te pieniądze nie będą szły do rządu polskiego, tylko do samorządów, firm i obywateli. Możecie być wrogiem PiS-u, ale nie bądźcie wrogiem narodu polskiego i Polaków i państwa polskiego. Jak podkreślali, nie macie Polski w sercu, nie myślicie po polsku, jesteście tylko polskojęzycznymi politykami. Szanowni państwo, Unia Europejska... Szanowni państwo, ustalmy jedną rzecz. Wasze buczenie, krzyczenia i inne paszczodzięki nie robią na mnie żadnego wrażenia. Dobrze, więc szanowni państwo, kończąc. Unia Europejska, jak podkreślali tutaj stronnicy pana ministra, żąda od nas złamania porządku konstytucyjnego. Wprost próbuje ingerować w nasz ustrój. Wielokrotnie rząd polski na zasadzie dobrej wiary pokazywał elastyczność i otwartość, dobrą wolę w negocjacjach. Niestety każdy ukłon eskalował dalsze żądania. Wygaszanie sporów z Unią Europejską nie może być celem samym w sobie. Pieniądze nie za wszelką cenę. Szanowni państwo, Zbigniew Ziobro chce silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. Unia Europejska była dobrym projektem i tworem międzynarodowym i może być jeszcze w przyszłości, jeżeli wróci do swoich korzeni i dziedzictwa, bo obecna pangermańska Unia Europejska stała się narzędziem niestety niemieckiego ekspansjonizmu i z tą władzą trzeba prowadzić dialog, z jaką ona jest. Stąd też nie można odkładać naszej broni atomowej wet, bo kiedy druga strona sięga po miecz, więc musimy korzystać wtedy z naszych tarcz. I to wszystko spowodowało, że komisja zadecydowała, że negatywnie zaopiniowała wniosek o nieudzielenie wniosku o wotum nieufności panu ministrowi. Bardzo dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu przepraszam. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Przypominam, że zgodnie z artykułem 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty. Zaczynamy od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, są trzy powody, dla których chcecie odwołać pana ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Pierwszy powód to, że doprowadza was do szału, że wyszły na jaw wasze machlojki. Znacie takie nazwiska jak Nowak, Bury, Misiak, Gawłowski, Pinior, Grodzki, Sawicka, Chlebowski? Kojarzycie? Nagle jest cisza. Oraz czy znacie ludzi związanych z mafią reprywatyzacyjną, lekową, VAT-owską? To was boli? Ale prawda jest taka, że drugi powód to to, że pan minister Zbigniew Ziobro naprawił wszystko to, żeście zepsuli. Mafia VAT-owska za waszych czasów miała Eldorado. 30 miliardów złotych wpływało do budżetu polskiego. Więcej tylko po tym, jak weszły te przepisy. 100 miliardów, dla was to żadne pieniądze, ale 100 miliardów pochodzi od przestępców. Płynęło to do budżetu państwa. Sztandarowe projekty Zjednoczonej Prawicy można realizować dzięki waszej ministrowi, prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobro. Wasz obraz to jest powieść Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Sceny na cmentarzu, reklamówka pieniędzy i to, co mówił Graś. Nie narkotyki, tylko VAT. To są słowa z tej snobistycznej restauracji. Dopalacze, Eldorado dopalaczy. 16 tysięcy poszkodowanych. Król dopalaczy co zrobił? Zlecił zabójstwo ministra prokuratora generalnego. Ale co zrobił minister Ziobro? Wprowadził przepisy, które ukróciły właśnie zarabianie na nieszczęściu młodych ludzi. Kodeks karny, pedofilia, zbrodniarze, gwałciciele, za waszych czasów liberalne podejście, no przecież rób ta co chce ta.
a za czasów ministra Zbigniewa Ziobry wchodzi kodeks, który wreszcie wprowadza jedną regułę. Przestępca i bestia nie wyjdzie z więzienia. 30 lat i dożywocie. I to jest odpowiedź silnego państwa na przestępców, a nie jakieś wypuszczanie i traktowanie przestępców na zasadach bardzo prostych. Dorobek artystyczny. Czy to może jechać po pijaku? Może wsiadać i być potencjalnym mordercą? Nie. Ma być równy wobec prawa. Konfiskata rozszerzona. No panie Borys, za twoich rządów 160 milionów złotych wpłynęło do budżetu, a za czasów ministra Ziobro 7 miliardów od przestępców. To pan chciał zablokować. Ale jeżeli jesteśmy już przy przestępcach, więziennictwo, praca dla więźniów. 36% osadzonych pracowało. A ile jest za czasów rządu Zjednoczonych Prawicy i za czasów ministra Ziobry? 96%. Wie pan, co panu wyszło, panie Borys? Z kicia panu uciekli w 2015 z więzienia. To panu wyszło, jak był pan minister sprawiedliwości. Przemoc domowa, dużo haseł, widzę tu lewicę. Piekło kobiet. Piekło kobiet to było wtedy, kiedy kat miał większe prawa, a dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj dzięki właśnie zmianom ministra prokuratora generalnego jest coś takiego jak przepisy zakazu zbliżania. To jest już automatycznie wprowadzane. Sami żeście to poparli, prawie 100% na tej Izbie. Kolejna zmiana i walka z przestępstwami, które wyjątkowo obrzydliwe. Sam widziałem, jak były łzy w oczach kobiet, które były wyrzucane podczas czyszczenia kamienic. Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, w ratuszu i poza ratuszem funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza. Gdzie był Szczerba? Gdzie byli warszawscy posłowie? Gdzie była Hanna Gronkiewicz-Waltz? Gdzie byłeś, panie Borys, jak byłeś ministrem sprawiedliwości? Nigdzie nie byłeś. Nie stanąłeś po stronie wyrzucanych ludzi. Dopiero komisja reprywatyzacyjna wypłaciła odszkodowania. Te decyzje spowodowały, że mafia została ukrócona. Kolejny obszar, kolejny bardzo ważny obszar, lichwa. No czemu byliście przeciwko lichwie? Lichwa, okradanie praktycznie ludzi, ta bandyterska metoda, że człowiek chciał pożyczyć pieniądze, ale nie widział tych reguł. Dzisiaj to jest już ukrócone. Dzisiaj za lichwę jest do 5 lat pozbawienia wolności. Dzisiaj są mechanizmy kontrolne. Nikt za małą pożyczkę nie traci mieszkania. I co bardzo ważne, odbieranie dzieci z powodu biedy. No na litość boską. Tusk, wszyscy tacy mądrzy. Matka nie miała jak zawiązać końca z końcem przez wasze rządy. I co? I co? I zabierano jej dziecko? To miało być rozbijanie rodziny? Państwo polskie wyciągnęło rękę i ukróciło to, bo jest minister sprawiedliwości, minister Zbigniew Ziobro. I kolejny obszar, który jest bardzo istotny. To oczywiście kwestia związana z niepodległością, z suwerennością. To jest trzeci obszar. Wy chcecie oddać władzę Niemcom. Wy macie swoich mocodawców w Berlinie, ale to nie Berlin jest waszym miejscem pracy, tylko Warszawa. Dziś, szanowni panie i panowie posłowie, mamy wybór. Sprawiedliwe i walczące z patologiami państwo w wizji ministra z prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro lub polska opozycji, czyli co? Panie Budka, Corleone współczesnej Targowicy, to jest wasza wizja, to jest wasz obraz. I prawda jest taka, że dla was najtrudniejsze do zrozumienia jest jedno słowo, suwerenność. Dla was Targowica to coś naturalnego, a dla ministra sprawiedliwości zdrada. Dziękuję. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zaopiniowanie tego wniosku stwarza jeden zasadniczy problem. No, samo wyliczenie najważniejszych tylko powodów usunięcia Zbigniewa Ziobry ze tego stanowiska przekracza po prostu ramy czasowe mojego wystąpienia. Ale z pomocą pospieszył nam premier Morawiecki w swoim wywiadzie. Ja cytuję, większego chaosu i kłopotów niż mamy obecnie w sądownictwie już chyba mieć nie możemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do pół zapaści. Dziś jest gorzej niż było. No nic dodać, nic ująć. Premier Morawiecki trafnie ocenia swojego ministra. Robi to szczerze, robi to uczciwie. Jak rozumiem po przeprowadzonej analizie jego dorobku, wydaje się też bardzo logiczne, że Chrup PiS podziela opinię szefa swojego rządu i pomoże mu odwołać Ziobrę. Jeśli tego nie zrobicie, to będzie oznaczało, że premier Rzeczpospolitej jest po prostu figurantem, który co najwyżej jest w stanie wydawać polecenia swojemu kierowcy.
Ale dodam trzy argumenty, których nie zdążył wypowiedzieć premier Morawiecki. Po pierwsze, Ziobro jest ministrem sprawiedliwości, który de facto okrada swój własny naród. Jest owładnięty nienawiścią do Unii Europejskiej, demokracji i praworządności. Jego działania to jest nieustający ciąg decyzji, które doprowadziły naszą ojczyznę do tego, że stoi w jednym szeregu z proputinowskimi Węgrami. Jesteśmy na obrzeżach Unii Europejskiej, bo ten człowiek sobie wymyślił, że będzie reprezentował skrajnych eurosceptyków. To przez Ziobrę nie mamy 160 miliardów z KPO. Mamy prawie 2 miliardy kar. Zagrożone jest 770 miliardów z budżetu Unii Europejskiej. Ziobro i jego koledzy mogą sobie lekką ręką machnąć na takie pieniądze, bo sami opływają w dostatek. Czy jest chociaż jeden członek Solidarnej Polski, który nie ma ciepłej posadki w ministerstwie, w spółkach Skarbu Państwa, nie opływa w kasę z Funduszu Sprawiedliwości zabraną ofiarą przestępstw? Polacy i Polki nie wybaczą wam tego, że w poważnym kryzysie gospodarczym nie korzystamy z pieniędzy z KPO. To jest 1/3 rocznych dochodów budżetu państwa, a właśnie utratą środków z KPO może się skończyć utrzymanie Ziobry na stanowisku. Po drugie, Ziobro powinien zostać odwołany za doprowadzenie do zapaści polskich sądów. Dzisiaj obywatele czekają 2 razy dłużej na wyrok niż przed 2015 rokiem. Upolityczniona prokuratura w stanie zapaści. Liczba spraw, które toczą się dłużej niż 5 lat, wzrosła o ponad 460%. Ale tak to jest, jak za zmiany zabiera się ktoś po 2-letniej aplikacji prokuratorskiej, a nie prokurator generalny z 10-letnim stażem, jak to było konieczne do 2016 roku. Udał się bardzo dobrze plan PiS-u. Nieudacznik plus w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po trzecie, Ziobro stworzył Ministerstwo Bezkarności. Pan Morawiecki bardzo lubi tarcze, ale to Ziobro był pierwszy. To on stworzył tarczę. Tarczę bezkarności dla Zjednoczonej Prawicy. Trefne maseczki, testy, fałszywe karty wyborcze, niewidzialne respiratory, kupa gruzu w Ostrołęce za 2 miliardy złotych i niespotykany paraliż podległej ministrowi Ziobrze prokuratury w tych kwestiach. Czas spojrzeć w oczy i zapytać, czy my nie żyjemy po prostu w trefnym państwie PiS. W ciągu milionych 7 lat byliśmy świadkami, jak tworzy się prawdziwa kasta stojąca ponad prawem. I wiele wskazuje na to, że przynależność do obozu władzy sprawia właśnie, że taka osoba staje się po prostu niewidzialna dla organów ścigania. Ale najlepszym podsumowaniem dzisiejszego wniosku jest informacja o nowej ustawie o Sądzie Najwyższym. A co w niej mamy? Przekreślenie haniebnego dorobku Ziobry. Panie ministrze, pan nawet już PiS-owi nie jest potrzebny. Jakby minister Ziobro miał choćby gram honoru, to by sam podał się do dymisji. I stawką tego głosowania jest dzisiaj nie tylko stanowisko Ziobry, ale przede wszystkim przyszłość Polski w Unii Europejskiej i odwagi. Naprawdę. Razem dzisiaj odwołajmy tego eurofoba i antydemokratę. Nie dajcie się dłużej szantażować, bo Polska na to nie zasługuje. Pani poseł Anna Maria Żukowska, klub Lewicy. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Oraz ministrze Zbigniewie Ziobro. Przyszłam wystąpić w imieniu wszystkich tych, którym pan stara się zniszczyć życie. Wszystkich tych, których pan prześladuje. Wszystkich tych, których gdyby żył pan w innych czasach, to jako José Torquemada najchętniej spaliłby pan ich na stosie. W imieniu kobiet, w imieniu młodych chłopaków, młodych dziewczyn, które demonstrują na ulicach,
i które mają prawo to robić, które rysują tęczową flagę kredą na chodniku i są zgarniane na komisariat, są potem ścigane i ciągane po sądach tylko dlatego, żeby udowodnić, że Zbigniew Ziobro jest jedynym obrońcą chrześcijańskiej Europy. Zbigniew Ziobro często przedstawia się jako obrońca praw kobiet. Porozmawiajmy o tym. Pozuje pan na szeryfa, natomiast nadal gwałt w Polsce uznawany jest za występek, nie za zbrodnię. Tak, tylko pan Zbigniew Ziobro jest również tą osobą, która chciałaby wypowiedzieć konwencję stambulską, konwencję o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W tej konwencji jest przepis, który zobowiązuje Polskę do uznania przestępstwa zgwałcenia, zmiany tej definicji na taką, która by polegała na tym, że nigdy więcej żadna dziewczynka, żadna kobieta na polskim komisariacie nie będzie musiała udowadniać, że się nie broniła, że tylko płakała, ale ponieważ nie uderzyła swojego sprawcy, to tak jak 14-latka z Wrocławia, która niestety była ofiarą gwałtu dokonanego przez własnego wujka, nie doczekała się sprawiedliwości. Mogła się doczekać, bo pan minister sprawiedliwości nawet postanowił napisać kasację w tej sprawie, tylko że nie umiał jej napisać. Popełnił podstawowe błędy i ta dziewczynka musi teraz patrzeć swojemu sprawcy swojego cierpienia na ulicy w oczy. Chodzi ten człowiek bezkarnie, bo dostał zawiasy. Taka jest polityka karna Ministerstwa Sprawiedliwości pod rządami Zbigniewa Ziobro. 21 miesięcy w zamrażarce leży senacka ustawa w sprawie natychmiastowej izolacji sprawców przemocy domowej. 25 miesięcy ustawa wprowadzająca natychmiastowe alimenty. Mówiła o tym posłanka Kucharska-Dziedzic. Dlaczego to nadal nie jest uchwalone? Pan jest obrońcą kobiet? Pan rzeczywiście śmie to mówić? Pogadajmy teraz o pedofilii. Pan ściga pedofilów? Na pewno wszystkich? Czy tak z takim samym zaangażowaniem ściga pan pedofilów świeckich jak pedofilów i pedofilów kościelnych? Czy też głównie skupia się pan na ściganiu tych, którzy próbują ujawnić te wielkie zbrodnie, które miały miejsce w łonie Kościoła katolickiego, w tym moją koleżankę Joannę Scheuring-Wiergus oraz jej męża? To pan robi. To jest czysty rewanżyzm. Pan widzi politykę karną tylko jako politykę represyjną. Ale polityka karna to nie wszystko, chociaż pan się głównie na niej skupia. Co pan robi w sprawach pracowniczych? Dlaczego likwiduje pan sądy pracy, tak jak sąd w Wałbrzychu? Dlaczego nie wynagradza pan swoich pracowników, pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokurator w sposób godny? Oni protestują na ulicy. Protestowaliśmy wspólnie z nimi. Nie są to wynagrodzenia, które odpowiadają ich pracy, pracują również w nadgodzinach. Tak nie może więcej być. Pan nie umie zarządzać Ministerstwem Sprawiedliwości, tak samo jak prokuraturą. Ściga pan także osoby, które, tak jak moje koleżanki, potrafią się postawić, które są niezależne. Panią prokurator Wrzosek, sędziów, takich jak sędzia Tuleja, takich jak sędzia Juszczyszyn. I tylko dlatego, że ma pan poczucie osobistej zemsty, nie otrzymujemy tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Tak nawiasem, wszyscy teraz mówią, że walczą o te pieniądze. Każda część tej sali walczy, nawet Solidarna Polska walczy o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dlaczego o nie walczy? Dlatego, że tylko i wyłącznie dzięki głosowaniu Lewicy w ogóle mamy o co walczyć, w ogóle mamy się o co upominać. Dlatego minister Ziobro jest największym szkodnikiem polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powinien zostać odwołany i dlatego klub parlamentarny Lewicy będzie głosował za jego odwołaniem. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Widzę, że pan minister Ziobro ma w tak wysokim poważaniu Wysoką Izbę, jak jego ma w wysokim poważaniu pan premier, ale no, nauczmy się z tym żyć. Wysoka Izbo, historia zatoczyła koło. Wszyscy pamiętamy, kilkanaście lat temu minister Ziobro w pierwszym rządzie PiSu, pokrzykując na konferencji prasowej, wymachiwał dyktafonem, krzycząc: to jest
gwóźdź do politycznej trumny świętej pamięci Andrzeja Lepera. Dziś takim gwoździem do trumny dla polskich funduszy unijnych stał się sam pan minister Ziobro. To może ciężko sobie dla pana ministra wyobrazić, dla jego polityków, do jakiej ruiny doprowadzili środki europejskie, które powinny dzisiaj już być w Polsce. Ale Polacy dobrze wiedzą i rozliczą was z tego. To jest 500 milionów złotych na każdy powiat. One już w tych powiatach mogły u nas być i służyć. To jest 63 miliony na każdą polską gminę. Już te pieniądze mogły być. Ale Zbigniew Ziobro również to gwóźdź do trumny wymiaru sprawiedliwości. I myślę, że osobą najlepiej tłumaczącą, dlaczego tak jest, jest pan Marek Kubala, przedstawiciel stowarzyszeń reprezentujących pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. Zawierzyli wam, zawierzyli panu. Dzisiaj uważają pana za szkodnika. Co mówią dane? Między rokiem 2015 a 2021 średni czas postępowania sądowego w sądach rejonowych wydłużył się o 75%. Z 4 miesięcy w 2015 roku do 7 miesięcy w 2021. Wiele na tej Izbie mówimy o gospodarce. Szczególnie dramatycznie wygląda to w przypadku spraw gospodarczych, których czas rozpatrywania wzrósł o blisko 91%. Z 4 miesięcy do prawie 9 miesięcy. To jest dramat. Panie ministrze, podliczmy pańską szarżę na wymiar sprawiedliwości, która kosztowała już Polki i Polaków prawie 1,5 miliarda złotych. Te 1,5 miliarda złotych, Wysoka Izbo, to jest około 1900 pocisków HIMARS. Czy wolę mieć w Polsce 1900 HIMARSów, czy pana Ziobro za ministra? To jest oczywiście pytanie retoryczne. Ale skoro jesteśmy przy pytaniach retorycznych, Wysoka Izbo, to kilka pytań, panie ministrze. Co z postępowaniem w sprawie zatrucia Odry? Co z postępowaniem w sprawie GetBack? Co z postępowaniem w sprawie pani prokurator od sprawy Amber Gold? Co z postępowaniem w sprawie wysypiska śmieci ministra Dworczyka? Co z prezentami za 1,5 miliona złotych pana kolegi partyjnego? Co z postępowaniem w sprawie dwóch wież pana prezesa Kaczyńskiego? Co wreszcie z zabetonowanym i wyrzuconym 1,5 miliarda w Ostrołęce? Nomen omen, te 1,5 miliarda na Ostrołęce to kolejne 1900 hajmarsów. Ale Wysoka Izbo, ja odnoszę takie wrażenie, patrząc dzisiaj w ławy rządowe, że bardziej zaangażowani w odwołanie ministra rządu, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro jest premier Morawiecki, jest kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. No to jest rzecz niebywała. W ławach rządowych przy odwołaniu ministra nie ma premiera. W kuluarach głośno mówi się o tym, jak premier Morawiecki mówi, że lepiej wspomina współpracę z Donaldem Tuskiem niż ze Zbigniewem Ziobro. Wreszcie, panie ministrze, jak pan chce współpracować z premierem, który dzisiaj z pominięciem pana składa projekt ustawy dotyczący systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce? Ja sobie przyznam szczerze, takiego funkcjonowania nie wyobrażam. Dzisiaj zajmując głos w imieniu Klubu Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wysoka Izbo, domagamy się nie tylko odwołania ministra Zbigniewa Ziobro, prezesa Solidarnej Polski, ale całej patologii, którą wprowadził jako minister, jako szef jednego z ugrupowań koalicyjnych do polskiej polityki, wprowadzając hejt, blokując partnerskie relacje z wieloma podmiotami europejskimi, dzieląc Polaków, blokując odnawialne źródła energii, demolując system sprawiedliwości. Tego, panie ministrze, Polki i Polacy panu nie wybaczą. Jeśli ma pan honor, powinien pan ustąpić dzisiaj tu sam. Dziękuję. Pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, ja nie wyszedłem tutaj, żeby się wyzłośliwiać, ale przede wszystkim powiedzieć o tym, że pan Ziobro zawiódł wielu ludzi prawicy. Dziś
mówią państwo, i to ze słusznych pozycji, że Unia Europejska właśnie nas tłamsi, że państwa premier prowadzi politykę na kolanach, że zgodziliście się na KPO. A prawda jest taka, że kiedy mieliście możliwość, żeby to zablokować, kiedy mieliście możliwość, gdy przyszło do trzeciego czytania, które można było jeszcze blokować, to państwo tego nie zrobili i pomogli w przepchnięciu tego do ostatniego głosowania, w którym, jak już wiedzieliście, że Lewica pomoże PiS-owi i premierowi Morawieckiemu w zadłużaniu Polaków na 37 lat, to wtedy już symbolicznie mogliście się sprzeciwić. I już za to, za ten pokaz hipokryzji, za to, że żyrujecie działania premiera Morawieckiego w taki właśnie obrzydliwy sposób, powinien pan honorowo zrezygnować, bo i tak wiemy, że dzisiaj może pan stracić stanowisko. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, minister sprawiedliwości jest odpowiedzialny za sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, więc nie za intencje, nie za poglądy polityczne, ale za efekty powinniśmy oceniać ministra. To minister Ziobro doprowadził do sytuacji, w której obecnie obywatele będący stroną jakiegokolwiek postępowania, czy to przed sądem cywilnym, gospodarczym, rodzinnym czy karnym, po uzyskaniu wyroku, po miesiącach czy latach procesu, nie mogą być pewni, że wyrok ten zostanie uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania, bo skład sądu odwoławczego uzna, że sędzia wydający ten wyrok nie jest w ich opinii sędzią, pomimo że tego, że wyrok został wydany w oparciu o pełen materiał dowodowy, po dokonaniu prawidłowej oceny, bez żadnych uchybień prawa materialnego czy innych uchybień prawa procesowego. To minister Ziobro odpowiada za sytuację, w której sędzia uchylający areszt przestępcy tylko dlatego, że nie uznaje jakichś ustawowych organów państwa polskiego, pomimo nienegowania faktu popełnienia przez aresztowanego przestępstwa, jak w przykładzie opisanym przez Rzeczpospolitą z dnia 6 września 2021 roku, zwalnia z aresztu takiego oskarżonego o korupcję prokuratora i orzeka, że Izba Dyscyplinarna nie wydała skutecznej zgody na jego ściganie. Jest to przejaw oczywistej anarchii doprowadzonej w wymiarze sprawiedliwości przez ministra pozorowanymi reformami, które w praktyce żadnej reformy nie powodują, pozorowaniem sądownictwa dyscyplinarnego, które nie doprowadziło do skutecznego skazania nikogo, i nagłaśnianiem tych działań na forum wewnętrznym, nawet na billboardach i na forum zewnętrznym, po to, żeby zyskać punkty polityczne, a nie żeby osiągnąć jakiekolwiek efekty. Mam tu wiele przykładów kolejnych, nie mamy czasu na ich omawianie, ale fundamentalne nasze zarzuty. Brak rozliczenia winnych, brak jakiejkolwiek reformy sądów czy prokuratury, brak skuteczności i robienie sobie PR-u. Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Nigdy nie ociągaj się, gdy trzeba dowieść racji zdrowego rozumu przeciwko racji władzy politycznej i państwowej. To słowa Szandora Maraja z cudownej Księgi Ziół. Idealnie pasują do trwającej dyskusji. Racji zdrowego rozumu dowiedli obywatele. Wśród osób o niesprecyzowanych sympatiach partyjnych 74% respondentów uważa, że minister sprawiedliwości powinien odejść z rządu. Słowa premiera Morawieckiego też są podpisem pod tym wnioskiem. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało. Premier dowodzi racji zdrowego rozumu. W wywiadzie dla tygodnika Sieci mówił, że jeżeli ktoś tego nie rozumie, to prędzej czy później zderzy się ze ścianą. Możemy udawać, kontynuował premier, że tej ściany nie ma i kolejny raz próbować uderzać w nią głową. Ale czy to naprawdę ma sens? Premier obawia się, że minister sprawiedliwości nabije sobie guzy. Ale ten wniosek właściwie podpisał i pan, panie ministrze, bo pan stwierdził, że stosunki z panem premierem są niełatwe. Racji zdrowego rozumu dowodzą prawnicy. Mówią o panu. Zniszczył wymiar sprawiedliwości, który działa dziś dwa razy wolniej. Przez niego polscy przedsiębiorcy i pracownicy nie mają środków z KPO. Obraża sędziów, którzy ciężko pracują i zasługują na szacunek. Osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej. Upolitycznił prokuraturę, łamiąc zasady konstytucji i państwa prawa. Ślubował sobie samemu i przerobił porządek prawny na własny obraz i własne podobieństwo. Wreszcie upatruje wrogów wszędzie.
wszędzie, nawet wśród nieletnich. Nie wierzy w nic poza drakońskimi karami i aparatem władzy. Ale pod tym wnioskiem symbolicznie podpisują się nie tylko posłowie, ale i inni politycy. Też dowodzą racji rozumu, twierdząc, że minister kierując partią odpowiada za wykorzystywanie instytucji państwowych do realizacji własnych partyjnych celów politycznych. Sándor Márai w Księdze Ziół napisał: nigdy nie ociągaj się, gdy trzeba dowieść racji zdrowego rozumu przeciwko racji władzy politycznej i państwowej. Państwo pozbawione kierownictwa rozumu to tylko horda. Państwo, które jest własnością władzy politycznej, niechybnie rozpadnie się. Jedynie zespolone siły rozumu mogą nadać kształt ludzkiej wspólnocie. Wniosek o odwołanie ministra sprawiedliwości to nic innego jak poparcie zespolonych sił rozumu. Pani poseł Magdalena Sroka, Porozumienie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Koła Parlamentarnego Porozumienie pragnę jednoznacznie oświadczyć, że jesteśmy za odwołaniem pana ministra Zbigniewa Ziobra. I to nie jest kwestia tylko naszej subiektywnej politycznej oceny. Przeciwko panu ministrowi Ziobrze przemawiają fakty, statystyki, ale przede wszystkim ocena Polaków. To jest pierwszy minister w historii, który przez cały okres swojego urzędowania ma nieprzerwalnie negatywne opinie. I wystarczy zerknąć do badań CBOS. To jest nokaut, żeby nie powiedzieć wstyd. Dyskutowany wniosek to cały szereg argumentów za odwołaniem pana ministra. Ja zatem skoncentruję się na tych sprawach, o których musimy pamiętać podczas głosowania, za które odpowiada minister Zbigniew Ziobro. Zarzut stawiany panu ministrowi sprawiedliwości to doprowadzenie do konfliktu z Unią Europejską poprzez jawne łamanie traktatów unijnych. Zbigniew Ziobro najzwyczajniej w świecie nigdy nie powinien być ministrem sprawiedliwości, bo minister sprawiedliwości nie może być polityk, który zagraża bezpieczeństwu Polski. Wojna hybrydowa Polski z Unią Europejską, jak nazwał ten spór o praworządność między instytucjami unijnymi a pisowskim rządem minister, zagraża bezpieczeństwu Polaków, zagraża naszej obecności w Unii Europejskiej i bezpieczeństwu ekonomicznemu Polski. Czyje interesy reprezentować może minister, który nie chce uczestniczyć we wspólnym unijnym budżecie? Na pewno nie Polaków. Za wschodnią granicą Ukraińcy dzisiaj tracą życie za aspirację bycia członkami Unii Europejskiej. A pan minister Zbigniew Ziobro z Unii Europejskiej zrobił sobie tarczę, w którą od lat, ale w ostatnich tygodniach ze szczególną intensywnością atakuje, wyprowadza, działa. Minister Zbigniew Ziobro, tak naprawdę wydając swoje oświadczenia, nie zamieniając by się kartkami z Władimirem Putinem, nikt by się nie spostrzegł, że zmienia się i to retoryka. W czyim imieniu w takim razie de facto pan minister występuje? Narażenie Skarbu Państwa na straty finansowe znacznych rozmiarów. To jest kolejny zarzut w stosunku do pana ministra. Ale na koniec, szanowni państwo, nie mogę nie wygłosić cytatu. Większego chaosu i kłopotu niż mamy w sądownictwie już chyba mieć nie będziemy. Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało. Mateusz Morawiecki. To jest najlepsze podsumowanie pana rządu. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Senyszyn. Wysoka Izbo, Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej w pełni popiera poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Ziobro powiedział kiedyś, że w młodości chciał być księdzem. Wielka szkoda, że nie został klechą, bo szkodziłby tylko wiernym, a tak już 10. rok szkodzi całej Polsce, zajmując z łaski prezesa Kaczyńskiego stołki ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Za pierwszego kaczyzmu niszczył ludzi aresztami wydobywczymi,
ręcznie sterował śledztwami i publicznie w świetle kamer oskarżał. Doprowadził do zapaści polskiej transplantologii. Jest moralnie i politycznie odpowiedzialny za śmierć Barbary Blidy. W uznaniu tych zasług za drugiego kaczyzmu dostał możliwość kontynuowania niszczycielskiej działalności. Z sadystyczną radością dobrał się do uczciwych, niezależnych sędziów i prokuratorów, bo uczciwość i niezależność działają na niego jak płachta na byka. Ziobro od wielu lat walczy o tytuł największego szkodnika III Rzeczypospolitej. To trudna konkurencja, bo w PiS pełno szkodników. Ale pod względem ceny, jaką płacimy za jego wyczyny, jest bezkonkurencyjny. Co to za kasa 70 milionów złotych Sasina wobec 400 milionów euro zasądzonych przez TSUE i kilkudziesięciu miliardów euro na KPO zablokowanych w wyniku wojny Ziobry z konstytucją, wymiarem sprawiedliwości, praworządnością i sędziami. Ziobro wziął Polaków za zakładników swojej prywatnej wojny z wymiarem sprawiedliwości i Unią Europejską. Jego odwołanie jest polską racją stanu. Kiedyś synonimem Ziobry było zero. Dziś to już minus 160 miliardów. Szybko chłopu idzie schodzenie na dno. Dziś opozycja mówi sprawdzam. Przeciw naszemu wnioskowi będą głosować tylko ci, na których Ziobro ma haki. Polacy chętnie poznają i zapamiętają ich nazwiska. Za rok wybory. Nie dziwię się, że się boicie. Z jednej strony boicie się Ziobry i jego haków. Z drugiej strony boicie się wyborców. Jesteście w potrzasku. Tak trzymać, nie popuszczać. Poseł Paweł Szramka, niezależny. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie ministrze, krótka piłka. Dlaczego blokuje pan ustawę o sędziach pokoju? Dlaczego blokuje pan ustawę, która mogła realnie by odciążyć pracę sądów? Dlaczego blokuje pan ustawę, która byłaby pozytywna dla Polaków, ponieważ nie musieliby miesiącami tułać się po sądach? Nie zdążył pan załapać, że to jest pozytywna zmiana? Czy 7 miesięcy to jest za krótki czas? Widocznie dla pana to jest za długo. Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Proszę teraz o zabranie głosu ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro. Będzie emisja materiału? Tak, chyba tak. Wysoki Sejmie, panie marszałku, dla wnioskodawców mam pewną niespodziankę. Jeśli kancelaria się będzie tak uprzejma, bym poprosił. Cieszę się bardzo. Niemcy widzą, jaka jest sytuacja w naszym kraju. Przecież to są tak samo inteligentni ludzie. I widzą, dlatego są zablokowane pieniądze, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali. No widzicie? I wszystko jasne. Wasz pryncypał Donald Tusk powiedział, że to przeze mnie, przez Solidarną Polskę nie ma pieniędzy z KPO, a wasza koleżanka, pani poseł Anna Wojciechowska, jeśli jest, ją serdecznie pozdrawiam tutaj na sali. Pozdrawiam pani poseł z Platformy Obywatelskiej. Powiedziała prawdę. W tym potoku kłamstw, który nieustannie spływa z waszych ust do Polaków, czasami, jakże rzadko, a szkoda, zdarza wam się mówić prawdę. Na przykład w takiej restauracji Sowa i Przyjaciele też byliście bardzo wylewni, szczerzy i prawdę mówiliście.
co myślicie o Polakach, jakie są wasze motywy, po co jesteście w polityce. No wiele ciekawych rzeczy mogli Polacy się o was dowiedzieć. No i pani poseł teraz, Anna Wojciechowska, też w takim miłym towarzystwie swoich sympatyków, powiedziała prawdę. No przecież wie wprost od swojego szefa, wspomnianego tutaj Donalda Tuska, jak jest naprawdę, że Niemcy poprzez swoją panią szefową Komisji Europejskiej blokują KPO. A dlaczego blokują? I tutaj dopełnię tego obrazu, tej prawdy, którą pani poseł się podzieliła z państwem, przy okazji z Polakami, ze sprawą tej transmisji. Podkreślę, przypomnę, Niemcy blokują KPO. Dodam, nie do końca, bo Niemcy nie odważyliby się blokować KPO, gdyby nie wasze zaangażowanie, wasza aktywność, wasze sprawstwo. W dzisiejszej debacie patronuje tak naprawdę kłamstwo, chucpa i hipokryzja. I winszuje inicjatorom kompromitującego dla was spektaklu. Cierpicie na rozdwojenie jaźni. Wycieracie kolanami chodniki, regularnie wycieracie kolanami chodniki w Brukseli i w Berlinie, bardziej w Berlinie niż w Brukseli. Upraszacie się o sankcje dla Polski, o blokowanie pieniędzy, też blokowanie pieniędzy z KPO. A następnie, jak gdyby nigdy nic, z właściwą tylko wam bezczelnością i tupetem, przyjeżdżacie do Warszawy i głośno pytacie, gdzie są pieniądze z KPO? Solidarna Polska winna. Obłudnicy! Obłudnicy! Jeśli nie jesteście obłudnikami, to powiedzcie, kto 6 lat temu po raz pierwszy w dziejach Parlamentu Europejskiego współprzygotowywał rezolucję wymierzoną w Polskę, wymierzoną w państwo polskie. Otóż pamiętacie, kto to był? Wasz ówczesny kolega, europoseł, a późniejszy kandydat na prezydenta, niejaki Trzaskowski. Tak jest wasz patriotyzm i miłość do ojczyzny. A może pamiętacie, zacytuję wam, kto jest autorem takich słów i kto powiedział. Głosuję, żeby nie było wypłaty z KPO. I szczycił się. Bardzo mocno gardłowaliśmy w Parlamencie Europejskim, żeby nie dawać Polsce tych pieniędzy. Kto? Jak sądzicie? Solidarna Polska? Patryk Jaki? Beata Kempa? Kto? Otóż pani Janina Ochojska, która dostała się do Parlamentu Europejskiego z waszych list, jest członkiem partii Donalda Tuska, Platforma Obywatelska. I o was samych mówi. Bardzo mocno gardłowaliśmy, wy, Platforma, w Parlamencie Europejskim, żeby tych pieniędzy z KPO nie dawać. A kto groził Komisji Europejskiej wnioskiem o wotum nieufności, jeśli ta wypłaci Polsce pieniądze z KPO? Dla polskich przedsiębiorców, polskich szpitali, pacjentów w tych szpitalach, rolników. Kto groził wnioskiem o wotum nieufności? Otóż groził niejaki towarzysz Leszek Miller. Tak, wybrany też z waszych list KPO do parlamentu. A kto z tego samego powodu straszył Komisję Europejską pozwem? Kto? Wasza koleżanka Róża Thun, wybierana wielokrotnie z waszych list do Parlamentu Europejskiego. A kto głosował za rezolucją Parlamentu Europejskiego, aby Rada Unii nie zatwierdzała KPO dla Polski? Jak sądzicie, kto to był? Czyli to byli koledzy partyjni? Nazywają się Włodzimierz Cimoszewicz, Róża Thun, Robert Biedroń. Skąd oni są? Pamiętacie? Wiecie? A może chwilowy zanik świadomości co do przynależności tychże wymienionych tutaj europosłów. Kto w marcu, a wcześniej w październiku zeszłego roku głosował za sankcjami wobec Polski? W kolejnych rezolucjach mogę wymieniać cały zestaw nazwisk. Miller, Belka, Cimoszewicz, Buzek, Kalinowski, Biedroń. Znacie ich?
lista długa. I oni głosowali za KPO, przeciw KPO, przeciw przekazaniu Polsce KPO. Kto żądał zamknięcia kopalni elektrowni w Turowie? I domagał się i cieszył się z kar naliczanych przez TSUE za każdy dzień, kiedy górnicy mieli swoją pracę, kiedy tysiące ludzi mogło pracować w związku z elektrownią w Turowie, a 3 200 000 gospodarstw domowych miało prąd. Kto domagał się likwidacji tej elektrowni i kopalni? I pomyślcie, co by się stało, gdyby rząd Zjednoczonej Prawicy was posłuchał. W jakiej sytuacji byliby dzisiaj ci ludzie? Przecież dzisiaj w nocy, w grudniu, oni siedzieliby przy świeczkach. Nie mieliby szans oglądać transmisji waszych krzyków, wrzasków i pogardy, jaką okazujecie faktom i prawdzie. Kto jątrzył, że Polska dostanie pieniądze z KPO, ale dopiero wtedy, kiedy PiS zostanie odsunięty od władzy? Kto to mówił? Otóż mówił to wasz minister spraw zagranicznych, niejaki zdradek Sikorski. No i oczywiście ta ostatnia wypowiedź pani poseł, jakże tutaj by ją pominąć, Niemcy. Mogę wyliczać dalej, rzecz jasna. 40 przeszło rezolucji w Parlamencie Europejskim, kolejne kilkadziesiąt na komisjach, łącznie około 100 rezolucji, 100 uchwał. Otóż muszę wam powiedzieć, że nawet jednej dziesiątej pewnie z tego nie podjęliście rezolucji w związku z zbrodniami, jakie Putin i jego armia dopuszcza się na Ukrainie. Wytłumaczcie, skąd taka wasza nienawiść do Polski? Jest takie powiedzenie staropolskie, które powinniście znać. Zły to ptak, co własne gniazdo kala i obcych na własną ojczyznę napuszcza. Wojna na wschodzie, galopujące ceny energii, inflacja, koszty życia. A wy co? Wy zamiast pomóc Polakom, jak to mówicie wszem i wobec, robicie wszystko, co się da, wycierając te dywany w Brukseli, przede wszystkim w Berlinie, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły. Otóż to piekielny chichot historii, że w Koalicji Obywatelskiej przeciwko Polsce są jednocześnie Leszek, moskiewska pożyczka Miller, Donald für Deutschland Tusk, dwóch sekretarzy podstawowej organizacji partyjnej, Cimoszewicz i Belka, ten ostatni rejestrowany jako tajny współpracownik bezpieki, i grafina von Thun und Hohenstein. Dzielnie podtrzymujecie historyczną sztafetę, która sięga Targowicy. Hołdujecie w zasadzie, im gorzej dla Polski, tym lepiej dla was. Nawet wtedy, kiedy Polacy obchodzili święto 3 maja, wtedy wy w Parlamencie Europejskim gardłowaliście przeciwko Polsce i głosowaliście przeciwko Polsce, głosowaliście przeciwko przyznaniu Polsce KPO. Kłamliwie zarzucacie w sposób nikczemny, charakterystyczny dla was, że stoimy po stronie Rosji. Otóż chciałbym was zapytać, który polski premier robił żółwiki z Putinem, gdy polska krew jeszcze nie wsiąkła w Smoleńsku, tam na miejscu? A który premier zaraz po Smoleńsku został przez Moskwę określony jako nasz człowiek w Warszawie? Kto zablokował budowę amerykańskiej tarczy antyrakietowej? Który premier ustami swojego ministra spraw zagranicznych zapraszał Rosję do NATO? Czy nie widzicie, jakie to było szaleństwo? Jakim trzeba było być, nie chcę tu użyć właściwych przymiotników, które byłyby właściwe, trzeba by się nad tym zastanowić, by wyszukany znaleźć, by proponować tego rodzaju rozwiązanie, co byłoby dziś, gdyby Rosja faktycznie w tym NATO się znalazła?
jak to rzutowałoby na bezpieczeństwo Ukrainy, nie mówiąc Polski. Otóż niestety to jest wasz geniusz polityczny, geniusz z polityki zagranicznej, który tego rodzaju rzeczy proponował. A co Donald Tusk zrobił jako szef Rady Europejskiej, by zablokować Nord Stream 2? Otóż nie kiwnął małym palcem. Nie kiwnął małym palcem, dlatego że był i pełnił tą misję z poręki pani Angeli Merkel, której to był biznes razem z Putinem. Zresztą można powiedzieć, że Donald Tusk ma więcej znacznie zasług nie tylko dla Putina, ale też dla pani Merkel. Te można by długo wymieniać. Ale jednym z nich była między innymi decyzja z 2013 roku, kiedy zgodził się na zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetycznego. Wtedy, co ciekawe, przypomnę wam, nawet parlament uchwałą z 2012 roku z podpisem pani Ewy Kopacz wzywał go, żeby się na to nie godził. Wzywały Donalda Tuska komisje sejmowe, które kontrolowaliście, były uchwały. Wzywała również komisja senacka. I co? I Donald Tusk zagłosował tak, jak chciał Bundestag i pani kanclerz Merkel. I jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, że Polacy w ciągu roku muszą płacić 40 miliardów złotych więcej na prąd. 40 miliardów kosztuje system ETS Polaków. To są pieniądze z rachunków naszych rodaków. Mówicie o KPO. Tu krzyki słyszę z ław poselskich. Emocje widać buzują. Prawda was w oczy kole. Dlaczego Solidarna Polska głosowała przeciwko KPO? Tak, my głosowaliśmy przeciwko KPO, ale zostaliśmy przegłosowani. I zaraz wyjaśnię dlaczego. A skoro... Posłuchajcie uważnie. Otóż skoro KPO został przyjęty mocą większości sejmowej posłów Solidarnej Polski z 20, a dlaczego byliśmy przeciw, zaraz o tym powiem. To znaczy, że jeżeli płacimy dzisiaj już na KPO daniny w postaci wyższego podatku, na przykład podatku od plastiku, 3,2 miliardy wyższej składki do Unii Europejskiej, to mamy również prawo oczekiwać określonych środków, które wynikają z tej umowy. Ale dlaczego słuchajcie, pytacie, Solidarna Polska była przeciw? Przypomnę, że w dniu, kiedy była decyzja podejmowana o KPO, kiedy Unia Europejska z patronatem też Donalda Tuska, z waszym wsparciem, żądaniami przyjmowała KPO, ale też zestaw innych jeszcze rozwiązań jednocześnie, koszty emisji obligacji to było około 1%. Czyli polski minister finansów mógł emitować obligacje, pozyskać dług z rynku w wysokości około 1-2% w zależności od miesiąca. I dlatego uważaliśmy, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, bo uzyskując kredyt, pożyczkę na rynku, na przykład 10-letnią, ze stałym oprocentowaniem 1-2%, otóż możemy... No, chcecie, boicie się prawdy, widzę. Otóż... Otóż pytaliście, nie chcecie słyszeć? Nie chcecie słyszeć? Nie chcecie słyszeć? O, nie chcecie. No, okej. Okay. Panie marszałku, pozwoli pan. Państwo posłowie, którzy się wycierają, doliczę panu ministrowi 5 minut. Dziękuję bardzo. Otóż w odróżnieniu od pożyczki na rynku, Polacy za KPO muszą płacić, jak wynika z rachunku ekspertów, wyliczeń ekspertów, kwotę od 300 do 500 miliardów złotych. Wy opowiadacie kłamstwa, że to jest rzekomo darowizna, że to jest bezzwrotna dotacja.
a to jest wysoko oprocentowany kredyt. To po pierwsze. Po drugie, w tym kredycie są drobnym druczkiem zapisy, które nakładają na Polaków dodatkowe koszta, takie jak na przykład podatki od samochodów spalinowych, które będą musieli płacić, i wiele innych. To są tak zwane kamienie milowe. Po trzecie, są tam zapisy, które ograniczają polską suwerenność. I ten kredytodawca może ingerować w regulamin polskiego Sejmu, regulamin polskiego rządu i regulować polskie sądy, podporządkując je Brukseli, a nie Sądowi Najwyższemu w Warszawie. I wreszcie tenże KPO zakładał przyjęcie również pakietu, nad którym pracował wasz pryncypał Donald Tusk, Fit for 55, który będzie Polaków kosztował do 2010 roku blisko 1 bln zł dodatkowych kosztów. 1 bln zł, dwa budżety państwa. To utrzymanie całego państwa. I dlatego my byliśmy przeciwni temu rozwiązaniu, bo to jest dużo droższe, dużo bardziej kosztowne. To jest lichwiarskie rozwiązanie. Ale skoro ta umowa została zawarta ponad naszymi głowami, to pieniądze nam się należą jako państwu. Otóż, szanowni państwo, dziś rozstrzygają się losy Europy, rozstrzyga się przyszłość Polski. Nowy niemiecki kanclerz ogłosił w swoim programie rządowym przebudowę Unii Europejskiej w jedno państwo. Mają temu towarzyszyć zmiany instytucjonalne, zmiany gospodarcze, właśnie w tym Fit for 55 między innymi, i też zmiany kulturowe. I myślę, że żaden polski rząd, mając świadomość, tysiącletnie doświadczenie znajomości hegemonii, dominacji Niemiec, nie może się na to zgodzić. Dlatego tak wielkim zagrożeniem jest partia niemiecka w Polsce, którą reprezentujecie, która jest gotowa realizować niemieckie interesy. Dlatego mogę tutaj jasno powiedzieć, że to, iż jesteście pionkami w realizowanych cudzych planach, pisanych raz cyrlicą, a raz umlautami, to, że jeździcie do obcych stolic, zabiegacie o wsparcie, to wszystko razem wziąwszy nie uzasadnia tego, żeby Zjednoczona Prawica nie działała razem przeciwko wam. Razem na rzecz Polski, na rzecz solidarnej, suwerennej Polski. Wygrajcie wybory uczciwie, a nie spiskujcie przeciwko własnemu krajowi, własnej ojczyźnie. Jutro nie będzie komisji. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, Zjednoczona Prawica jest twarda jak stal. Im bardziej w nas bijecie, tym jesteśmy twardsi. Im bardziej chcecie nas zdestabilizować, rozszczepić, tym bardziej Zjednoczona Prawica jest zjednoczona. Wiecie dlaczego? Ja myślę, że wy nam zazdrościcie czegoś jednego przede wszystkim, że potrafimy wbrew pewnym różnicom, są pewne różnice, mamy naszych koalicjantów na różnych skrzydłach, ale jednak potrafimy się dogadać. Wiecie dlaczego? Bo was łączy jedna rzecz. Was łączy nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości, a nas łączy Polska. Ja kilka razy broniłem już pana ministra sprawiedliwości. Wszystkie argumenty, które tutaj przedstawiałem, cały czas są w mocy. Dzisiaj kilka zdań chcę powiedzieć o was, bo dzisiaj mamy szczególny czas, że składacie w tym czasie wnioski o wotum nieufności wobec ministrów właśnie w jednym celu, aby destabilizować, aby faulować. I to w czasie, kiedy normalnie klasa polityczna powinna być zjednoczona. W takim szczególnym czasie. Nie ma was, kiedy walczymy z inflacją. Nie ma was, kiedy walczymy z kryzysem. Nie ma was,
kiedy walczymy o to, żeby Ukraina mogła przetrwać. W tych wszystkich tematach was nie ma. Ba, wielcy Europejczycy, nie ma ich, kiedy my walczymy o środki unijne. Oni, dokładnie tak jak powiedział pan minister, robią wszystko, żebyśmy w Unii Europejskiej nie dostali tych środków. To jest właśnie faulowanie, to jest właśnie gra poniżej pasa. Dlatego, szanowni państwo, my jesteśmy naprawdę zjednoczoną prawicą. Jesteśmy silni, przetrwamy. Nie ten, nie jeden kryzys przetrwaliśmy. Przetrwamy i ten kryzys gospodarczy. Ale rzeczywiście każda patriotyczna partia powinna brać pod uwagę również to, co dzieje się wokół nas. Niestety mamy do czynienia z opozycją, która nie bierze pod uwagę bardzo trudnych okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. Ba, oni potrafią przez godzinę opowiadać o kryzysie, o inflacji, o drożyźnie i nie zająknąć się o prawdziwych przyczynach tego, że ceny energii są wysokie, ceny gazu są wysokie. Z taką opozycją mamy do czynienia. I dlatego, szanowni państwo, przeciwko temu wnioskowi o wotum nieufności będzie głosowała cała Zjednoczona Prawica. I obronimy ministra sprawiedliwości, obronimy nasz rząd, ale pójdziemy dalej. Uzyskamy te środki z Unii Europejskiej, zwalczymy inflację, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy wyborów. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Do głosowania w tej sprawie przystąpimy po przerwie 15-minutowej.